jedyną drogą na dzisiaj rozszerzenia stabilności, gwarancji bezpieczeństwa dla Europy jest przyjęcie kolejnych krajów do Unii Europejskiej. Moim zdaniem ten zwrot już nastąpił i to jest podstawowy wariant. Niewątpliwe jest, że Polska w ogromny sposób wspierała Ukrainę. Problem polega na tym, że nie wystawiała żadnych rachunków. Robiliśmy to spontanicznie, romantycznie, zgodnie z polską tradycją strategiczną zapisaną w Pana Tadeuszu, a więc my z synowcem na koń wsiędziem, szable w dłoni, jakoś tam będzie. I liczyliśmy na wdzięczność właśnie. Ja bym ją nazwał polityką, bo jeżeli chodzi o budowanie długofalowych relacji z Ukrainą, totalnie nieudolną. Polityką gestów, a nie polityką budowania polskiej pozycji. To Ukraińcy doskonale wyczuwają. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym dwutygodniku zagranicznym Nowej Konfederacji, w którym omawiamy najważniejsze wydarzenia ostatnich dni dziejące się na arenie międzynarodowej. Ja po raz kolejny mam przyjemność gościć dzisiaj dla Państwa znakomitych ekspertów, z którymi omówimy to, co najbardziej rozgrzewa ostatnio międzynarodową, ale i polską opinię publiczną. Jest dzisiaj z nami Bartłomiej Radziejewski, prezes, założyciel Nowej Konfederacji, politolog, publicysta. Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Jest z nami Robert Kuraszkiewicz, także stały współpracownik Nowej Konfederacji, znany Państwu z naszych nagrań, materiałów, autor książek Polska w Nowym Świecie oraz Świat w cieniu wojny. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana Sławomira Majmana, specjalistę w dziedzinie stosunków międzynarodowych, promocji gospodarczej, inwestycji zagranicznych, ale także wykładowcę na Uniwersytetach Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. No i witam także pana doktora Krzysztofa Zalewskiego, od niedawna członka Rady Programowej Nowej Konfederacji, a ponadto analityka do spraw Indii i energetyki i członka zarządu Fundacji Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych imienia Michała Bojma. Witam panie doktorze. Kłaniam się nisko, witam panią, witam państwa. A ja nazywam się Gabriela Masztafiak i z ramienia Nowej Konfederacji poprowadzę dzisiejszą rozmowę. A zaczniemy niewątpliwie od tego, co w ostatnich dniach bardzo mocno rozgrzało nie tylko polską, ale również międzynarodową opinię publiczną w związku z tym, że kwestia ukraińskiego zboża poprzez wypowiedzi zarówno prezydentów Zełenskiego, jak i prezydentów Dudy podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych została przeniesiona na poziom międzynarodowy i obecnie nabiera bardzo dużego tempa. Drodzy panowie, wspólnie chciałabym uporządkować to, co wydarzyło się w kwestii ukraińskiego zboża, bo doskonale pamiętamy to, jak po otwarciu polskich granic na ukraiński tranzyt okazało się, że ukraińskie zboże zalało właściwie polski rynek. Polska Izba Nawozów i Pasz od roku właściwie informuje o tym, że sytuacja na polskim rynku zbóż jest krytyczna. Polskie zboże przegrywa w starciu ze zbożem ukraińskim, ponieważ są to towary wobec siebie niekonkurencyjne. A kilka dni temu Unia Europejska ogłosiła, że nie przedłuża embarga na produkty zbożowe wwożone na teren Unii Europejskiej. No i to oraz reakcje Polski, Słowacji i Węgier w następstwie tej decyzji wywołało bardzo ostrą reakcję władz ukraińskich. Po pierwsze zapowiedziano wniesienie skargi do Światowej Organizacji Handlu, ale prawdziwą burzę wywołała wypowiedź prezydenta Zełenskiego na forum ONZ, który porównał działania między innymi polskich władz do wspomagania rosyjskich działań zbrojnych i rosyjskiego ataku na Ukrainę. Drodzy panowie, tutaj pierwsze pytanie do Bartłomieja Radziejewskiego, bo od bardzo wielu tygodni powtarzamy na łamach Nowej Konfederacji to, że wdzięczność nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych. No ale pytanie w takim razie, czy do niedawna jedni z najbliższych przyjaciół, jakimi byli Polska i Ukraina, a bardziej personalnie prezydent Duda i prezydent Zełenski, czy ta przyjaźń dobiega końca w związku z tym?
Nie ma czegoś takiego jak przyjaźń w stosunkach międzynarodowych i nie ma czegoś takiego jak wdzięczność w stosunkach międzynarodowych. To są fikcje i wiara w smoki związana z przenoszeniem kategorii życia prywatnego i etyki prywatnej na sprawy międzynarodowe. Te ostatnie są dżunglą, są brutalną rzeczywistością, częściowo anarchiczną, w której rządzi co do zasady prawo silniejszego od czasu do czasu, tylko łagodzone przez pewne mechanizmy. Nie będziemy się teraz na tym dywagować. Natomiast myślę, że to jest punkt przełomowy w relacjach polsko-ukraińskich. O tyle paradoksalnie, że ta wypowiedź Zełenskiego i to zignorowanie prezydenta Dudy na szczycie ONZ przez prezydenta Zełenskiego, czyli takie dosyć symboliczne w zasadzie gesty i retoryczne, są tu punktem przełomu, a nie to, że Ukraina od dawna nie odwdzięcza się w żaden sposób za polską pomoc, że nic nie słychać o żadnych preferencjach dla polskich firm w ewentualnej odbudowie Ukrainy, że prezydent Zełenski wydaje oświadczenia z kanclerzem Scholzem, wskazujące na to, że Niemcy są znacznie bliższym sojusznikiem od dawna Ukrainy niż Polska i tak dalej i tym podobne. To jest bardzo długi ciąg ignorowania polskich interesów przez stronę ukraińską, któremu nie można się dziwić z jednej strony, no ale z drugiej strony, który jest faktem politycznym o dużo większym znaczeniu niż taka czy inna dzisiejsza wypowiedź Zełenskiego. Natomiast Maria Libura kiedyś pisała na łamach Nowej Konfederacji, że my mamy płytkie państwo, które w dużej mierze działa poprzez debatę w mediach społecznościowych i prymitywne, skompresowane w czasie kategorie myślenia tam obowiązujące. To się potwierdza, to znaczy dzisiaj to poczucie obrazy, poczucie odrzucenia, poczucie zawodu antycypowane w opinii publicznej dyktuje rządowi zmianę polityki wobec Ukrainy. No i oczywiście rozwijający się kryzys zbożowy. Myślę, że nie ma już powrotu do tej sielanki, która była polsko-ukraińskiej, aczkolwiek ta sielanka, jak mówię, była coraz bardziej asymetryczna i jednostronna. Polska walnie pomagała Ukrainie. Niektórzy z ukraińskiego przywództwa mówili, że bez Polski Ukraina dawno by padła. I nawet jeżeli to jest przesada, to niewątpliwe jest, że Polska w ogromny sposób wspierała Ukrainę. Problem polega na tym, że nie wystawiała żadnych rachunków. Robiliśmy to spontanicznie, romantycznie, zgodnie z polską tradycją strategiczną zapisaną w Panu Tadeuszu, a więc my, synowcem, na koń wsiędziem, szable w dłoni, jakoś tam będzie. I liczyliśmy na wdzięczność właśnie. Wdzięczność, czyli jest to kolejny element naszej wiary w smoki, jeżeli chodzi o podejście do polityki zagranicznej i spraw międzynarodowych. Wdzięczności oczywiście nie ma, Ukraińcy wdzięczności nie czują, Ukraińcy z chęcią przyjęli pomoc i idą po więcej. No i trudno im się też dziwić, że pozywają Polskę, ponieważ na tym kryzysie zbożowym oni tracą. Zboże jest nie tylko ich jednym z najważniejszych zasobów gospodarczych w tej chwili, ale jest w szczególności ważne, dlatego że daje im tlen w tych straszliwych warunkach wojennych. No i teraz pytanie, czyja to wina, prawda? Właściwie. No i tu trzeba stwierdzić, że to jest przede wszystkim polska wina. To znaczy, myśmy powinni byli przewidzieć. I sygnałów co do tego, tak jak szanowna pani prowadząca była łaskawa już wspomnieć, było bardzo wiele od bardzo dawna, że robi się sytuacja kryzysowa, że przegramy konkurencję z ukraińskim tanim zbożem, masowo napływającym do Polski. Nie potrafiliśmy zorganizować tranzytu, nie potrafiliśmy zabezpieczyć interesów polskich rolników i obudziliśmy się z ręką w przysłowiowym, brzydko mówiąc, nocniku. Po fakcie, w sytuacji, gdy już polscy rolnicy cierpieli, a nawet bankrutowali i tak dalej. Więc wszystko to były działania spóźnione, nerwowe, które spowodowały zaostrzenie stosunków polsko-ukraińskich. Natomiast, no, czy można się dziwić Ukraińcom, że tak ostro stawiają sprawy? Ano można, dlatego że wydaje się, że utrata potencjalna takiego sojusznika lub osłabienie tej temperatury wzajemnych relacji, obniżenie, wydaje się potencjalnie dużą stratą. No, ale najwyraźniej Ukraińcy tak bardzo się przyzwyczaili, że Polska nie robi nic innego poza realizacją ogólnie polityki transatlantyckiej i podążaniem za wskazaniem Amerykanów, że tak bardzo nie dba o jakikolwiek własny interes, że można ją lekceważyć. Dopiero kwestia zbożowa, którą sami sobie w dużej mierze zgotowaliśmy, spowodowała pewien zwrot. Ja się Ukraińcom nie dziwię, dbają o swój interes narodowy, pozywając nas, natomiast ta wypowiedź Zełenskiego już wydaje się takim
takim przesadnym sformułowaniem pogardy dla Polski i Polaków. Natomiast teraz poszły w miarę pozytywne sygnały, to znaczy można dyskutować w szczegółach i nie chcę już przedłużać wypowiedzi, mam zastrzeżenia co do szczegółów tutaj duże, ale generalnie rzecz biorąc dobrze, że polscy politycy zaczęli reagować zapowiedzią ograniczeń wsparcia i militarnego, i socjalnego, społecznego dla Ukraińców. Dlatego, że wreszcie idzie sygnał, że tutaj po tej stronie Bugu jest podmiotowy partner, który ma swoje interesy i potrafi o nie dbać, nie tylko w sytuacji, w której sam wywołuje kryzys rolny i potem musi za to płacić. A to, o czym mówi Bartłomiej Radziejewski, czyli o spóźnionych, niepodpartych odpowiednimi analizami i przede wszystkim nieskuteczne dla polskiego rynku działania, o tym wszystkim zdaje się w najbliższym czasie mówić będzie także raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że do całości kryzysu zbożowego przyczyniło się między innymi takie nieprzeprowadzenie w odpowiednim czasie analizy ryzyka tak silnego, tak dużego strumienia ukraińskich produktów zawalających polski rynek. Ale pytanie do pana Roberta Kuraszkiewicza w takim razie, bo od bardzo wielu miesięcy też na łamach Nowej Konfederacji pisze pan o kosztach, jakie Polska ponosi w związku z wojną na Ukrainie, ale także z pomocą, jaka jest na Ukrainę wysyłana. O pomocy tej w ostatnim czasie znów jest głośno, no bo prezydent Duda również podniósł i ten argument w wywiadzie dla amerykańskiego Bloomberga, mówiąc o 300 czołgach, które dostarczyliśmy. Prawie wszystkie nasze myśliwce MiG-29, wysłaliśmy ponad 100 pojazdów mechanicznych wyposażonych w najnowocześniejsze haubice, a z drugiej strony prezydent Duda w krótkim briefingu mówi o tym, że właściwie to mamy takiego topielca przyczepionego do Polski, który zdaje się ciągnąć nasz kraj na dno. Panie Robercie, w takim razie, podsumowując koszty, jakie do tej pory Polska poniosła, czy ta wypowiedź prezydenta Dudy o topielcu może być w jakiś sposób uzasadniona? To znaczy, odpowiadając literalnie na pytanie, ona nie jest uzasadniona. I ona znowuż przenosi, jak gdyby powiedzieć, całą dyskusję o Ukrainie i całą kwestię polityczną ukraińską, zagadnienie ukraińskie na fałszywe tropy. Bo oczywiście, jeżeli pani pytała o kwestię uzbrojenia na początku wojny, wtedy, kiedy Polska przekazywała duże ilości uzbrojenia Ukrainie, to jest prawda i być może, to zobaczymy w książkach historycznych, ale być może to odegrało również krytyczną rolę w kontekście możliwości kontynuowania walki przez Ukrainę na początku wojny. Ale z drugiej strony Polska tę broń przekazywała mechanicznie. Nie było to wyrazem żadnej jasnej koncepcji geostrategicznej, która za tym stoi. Dzisiaj dyskutujemy o wypowiedziach i o kryzysie zbożowym, ale to nie jest najważniejsze. Te wypowiedzi, jak gdyby eskalacja tych wypowiedzi nie jest najważniejsza. My w tej chwili przegapiamy fundamentalny moment, który się dzieje w kontekście wojny ukraińskiej i geostrategiczne zmiany, które następują. Sami się wpędzamy w dyskusję z perspektywy znaczenia tych geostrategicznych procesów drugo- czy trzeciorzędną, która jest wyrazem polskiego zapętlenia. To znaczy my pisaliśmy, ja również pisałem od wielu miesięcy w kontekście konkurencyjności gospodarki ukraińskiej wobec polskiej. To nie jest nic nowego, dlatego właśnie, że sektor rolny jest bardzo silnie konkurencyjny. Polska pozostawała praktycznie bez żadnych działań, bez żadnej próby stworzenia koncepcji, w jaki sposób te problemy rozwiązywać. Ja konsekwentnie powtarzam, że jedyna droga rozwiązania tych problemów to jest na poziomie europejskim. Koniec, kropka. Więc jeżeli my chcemy realnie bronić polskich interesów w kontekście Ukrainy, musimy mieć koncepcję i mechanizmy i zdolności do tego, żeby obronę tych interesów prowadzić na poziomie europejskim, zaczynając od podstawowych elementów prawnych polegających na tym, że polityka handlowa, tak się zobowiązaliśmy w traktatach, jest częścią kompetencji Komisji Europejskiej. I w ten sposób w zasadzie łamiemy, jeżeli mówimy o kwestiach prawnych, łamiemy traktaty europejskie. Nie chodzi o sam wątek prawny, ale właśnie geostrategiczny. Dlatego, że w tej chwili jest ustalany kolejny etap wojny.
Moim zdaniem są ustalane cele ze strony Zachodu, horyzontalne cele zakończenia tej wojny. Wielokrotnie przypominam, że Zachód nie popiera tej Ukrainy tylko w kontekście ideałów wolności, liberalnej demokracji i tak dalej. Stany Zjednoczone chcą powstrzymywać autorytarne imperia euroazjatyckie, czyli Chiny i Rosję w tej kolejności. Dlatego przystąpiły do tej wojny. Z drugiej strony, od wielu miesięcy już powtarzam tezę, że ta wojna staje się wojną europejską. W jakim sensie? W sensie geostrategicznym. Bo jeżeli Zachód i Europa również, głównie europejska, przekazuje miliardy dolarów i miliardy euro, Ukraińcom udało się wciągnąć jak gdyby bezpośredni interes europejski w los tego konfliktu. Więc kontynuowanie tej wojny również ze strony Europy wymaga jakiegoś celu geostrategicznego. Jaki jest ten cel? No ten cel dzisiaj, i o tym nie dyskutujemy, a to jest najważniejsza rzecz, która się dzisiaj dzieje w Europie. Ten cel geostrategiczny jest jasno sformułowany. Już nie współpraca z Rosją jest gwarantem stabilności i bezpieczeństwa w Europie, dającą szansę Europie się rozwijać w kontekście konkurencji globalnej. Europa w związku z tym, stając przed faktami, i to moim zdaniem sobie uświadamia już w Berlinie i w Paryżu i w Brukseli, jedyną drogą na dzisiaj rozszerzenia stabilności, gwarancji bezpieczeństwa dla Europy jest przyjęcie kolejnych krajów do Unii Europejskiej. Moim zdaniem ten zwrot już nastąpił i to jest podstawowy wariant. Ale geostrategicznie i na ten temat się toczy najważniejsza dzisiaj dyskusja w elitach zachodnich, przy udziale Ukraińców, bez udziału Polski, że to się musi wiązać z reformą, zmianą struktur funkcjonowania Unii Europejskiej. To jest dzisiaj najważniejszą rzeczą. Trochę to wspomniał o tym Piotr Zaremba w swoim artykule na temat dylematów wyborczych w Polsce. W tym kontekście z nim absolutnie zgadzam. Tak? Dzisiaj jesteśmy w fazie konstytutywnym dla przyszłości projektu europejskiego i w tym kontekście Europa Środkowo-Wschodnia odgrywa rolę. Ta szala się już przechyliła. Niemcy sobie zdają z tego sprawę. Jeżeli chcą mieć perspektywę rozwoju projektu europejskiego, budowy swojej konkurencyjności w polityce globalnej, nie ma wyjścia. Trzeba przyjąć kraje Europy Środkowo-Wschodniej kolejne do Unii Europejskiej, ale nie przyjmiemy ich w kontekście takiej Unii, która jest dzisiaj. I o tym nie dyskutujemy. Teraz tak, kilka zdań w kontekście wystąpień w ONZ i tak dalej, aczkolwiek ja zawsze powtarzam, że słowa, my lubimy dyskutować o słowach w Polsce, tak? No, słowa są tylko zwieńczenie pewnych procesów, tak? Czy możemy jak gdyby oceniać procesy poprzez słowa? Nie koncentrujmy się na samych słowach, bo to jest jak gdyby częsty błąd debaty publicznej w Polsce. Co oznacza takie potraktowanie prezydenta Dudy w ONZ-cie i to, że przypomnę, prezydent Zełenski spotkał się z szefową Komisji Europejskiej. Odbywa mega ważne spotkania z administracją prezydenta Bidena dzisiaj i z większością republikańską. Tam się toczą prawdziwe dyskusje dotyczące przyszłości naszej części świata i również przyszłości Polski, w której Polska nie bierze udziału. Dlaczego nie bierze udziału? Dlatego, że sama się wystawiła poza nawias tych dyskusji. Mówiąc o prezydencie Andrzeju Dudzie, spektakularnie podważył pozycję polityczną Polski prezydenta Dudy Jarosław Kaczyński w momencie, kiedy był pierwszy kryzys, kiedy była podjęta pierwsza decyzja o embargu na ukraińskie zboże, czyli w kwietniu tego roku. Wtedy, kiedy przypomnę, prezydent Duda z prezydentem Zełenskim ustalili kierunki dyskusji na temat przełamania kryzysu zbożowego, który narastał, który już po polskiej stronie było wiadomo, że coś z tym trzeba zrobić. Tak? Minister rolnictwa Ukrainy był w drodze do Warszawy. Była wstępne zarysowane drogi, że tak powiem, w jaki sposób ten we współpracy polsko-ukraińskiej rozwiązać. Przy czym w trakcie, kiedy minister rolnictwa Ukrainy dojeżdżał do Warszawy, stolik został przewrócony kopnięciem w drzwi i wdrożone embargo na ukraińską żywność. To nie jest tylko ważne w kontekście Ukrainy, ale jest ważne to, że to był pierwszy sygnał mówiący o tym, że prezydent Rzeczypospolitej ma niewielkie znaczenie w polskiej polityce i niewielki wpływ na realną politykę. Drugi moim zdaniem sygnał, gdzie Ukraina bardzo jasno odebrała, to jest szczyt w Wilnie, którym chwilę przed szczytem w Wilnie prezydent Polski był w Kijowie. Zdaje się, nie byłem przy tych rozmowach, ale wszystko na to wskazuje, obiecując o tym, że celem jest wyznaczenie terminu i członkostwo Ukrainy w NATO. Otwarcie o tym publicznie mówiliśmy. Otwarcie, tak.
pierwszych godzinach szczytu, kiedy my mówiliśmy o tym już wcześniej, że to jest jak gdyby czysta fikcja i to jest jak gdyby nierealne podejście, tak? I szkodliwe z punktu widzenia Polski, bo tworzące złudę, a każda złuda jest szkodliwa, bo fałszywie definiuje rzeczywistość i uniemożliwia prawdziwe odniesienie się do rzeczywistości. Potwierdzeniem tego jest reakcja prezydenta Zełenskiego w trakcie pierwszych godzin szczytu, gdzie reagował bardzo emocjonalnie. Oczywiście w ramach realpolitik ochłonął po kilku godzinach, kiedy zdał sobie sprawę, że to jest niemożliwe. Drugiego dnia zachował się inaczej. Ale co to znaczyło w kontekście pozycji prezydenta Dudy? No, znaczyło to, że rozmowy z nim w sensie politycznym z punktu widzenia Ukrainy no, de facto nie mają znaczenia. Ja już pisałem to też parę miesięcy temu, czy prezydent Zełenski odbiera tak często telefony od prezydenta Dudy, bo on nie ma czasu na pogaduchy, a musi rozmawiać o poważnych sprawach. I teraz mamy kwestię szczytu, znaczy posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oczywiście ten emocjonalny moment związany z tą retoryką, która narosła, niestety nieszczęśliwą. I to, że de facto wbrew temu, co można oglądać przez pierwsze 10-15 minut w wiadomościach dziennika telewizyjnego w Polsce, wystąpienie i rola Polski na posiedzeniu ONZ-u no była jakby nieistotna. No to był jeden z głosów, który tam był w chórze i powtarzam, nie jesteśmy w żadnych poważnych rozmowach. Ale wracając do głównego problemu, bo to jest jak gdyby dzisiaj zasadniczy dylemat strategiczny, to jest najważniejsza rzecz, która jest jak gdyby przed polską polityką, która dzisiaj stoi. Tak? Co jest celem wojny rosyjsko-ukraińskiej z punktu widzenia polskiego interesu? Wszelkie mity, mówienie o Federacji Polsko-Ukraińskiej, jakimś szczególnym sojuszu i tak dalej, od początku o tym mówiłem, kiedy były zgłaszane, są kompletną fikcją i też jakby fałszywą diagnozą idącą w złym kierunku. Naszym celem głównym, strategicznym, który jest interesem ponad wszystkim, który stoi, jest wypchnięcie Rosji z polityki europejskiej. Dlatego, że Rosja od momentu jak gdyby swojej aktywnej obecności kształtowania polityki europejskiej zawsze była dla Polski podstawowym zagrożeniem. Jest historyczna szansa, żeby to osiągnąć. Idąc dalej, w jaki sposób to osiągniemy? Nie dzięki temu, że Polska coś wymusza na Niemcach w kontekście Leopardów na przykład i tak dalej. Nie w kontekście polskiej siły, która w sojuszu z Ukrainą wypchnie tę Rosję. Ta unikalna szansa wynika z tego, że za Ukrainą stoi siła struktur zachodu. Szanowni Państwo, no musimy sobie zdawać sprawę, że Zachód już zainwestował prawie 200 miliardów dolarów w tej chwili w bezpośrednią pomoc dla Ukrainy. Jeżeli chcemy sobie porównać, że my byśmy mogli osiągnąć to samo, to ja myślę, że ten jeden argument zamyka tą rzeczywistość po prostu, tak i tak dalej. Więc my musimy się nauczyć wykorzystywać siłę struktur Zachodu, która w tym wypadku się po raz kolejny okazuje bardzo istotna do kształtowania rzeczywistości w Europie Środkowo-Wschodniej. I ostatnia rzecz, bo chociaż mógłbym mówić jeszcze dużo, dużo dłużej. Myślę, że plusem tej sytuacji jest to, że prawdziwe interesy i prawdziwe cele leżą na stole w tej chwili. I no dzisiaj rano się ukazał w Rzeczpospolitej wywiad z jednym z analityków ukraińskich. Ja sobie pozwolę zacytować, to Witalij Portnikow to powiedział w podsumowaniu wywiadu, wtedy kiedy dziennikarz go pyta o to, czy te porozumienia, jakieś trójkąty lubańskie, przepraszam, lubelskie i jakieś inne porozumienia polsko-ukraińskie już nie mają żadnego znaczenia. Odpowiedź jest bardzo prosta i moim zdaniem to jest jak gdyby doktryna polityki ukraińskiej. To musimy sobie wziąć pod uwagę. Od początku mówiłem, że nie ma żadnych sojuszy, trójkątów czy pięciokątów. Jest jedynie nasza wspólna przyszłość w ramach Unii Europejskiej i NATO. To jest doktryna ukraińska. Jeżeli my sobie nie zdajemy z tego sprawy, żyjemy dalej w fikcji. Dzisiaj ta przyszłość Ukrainy w NATO i w Unii Europejskiej jest ustalana z głównymi partnerami na Zachodzie. Jedyna szansa dla Polski na zadbanie o swój interes to jest zdobycie realnego wpływu na ten proces. Jeżeli my tego nie robimy, to znaczy, że już jakby w przedbiegach ustawiamy się dalej w pozycji recenzenta, który traci poprzez to, że nie kształtuje tego procesu. I kończąc już, jak gdyby od tego zacząłem w kontekście zboża, właśnie to jest świetny przykład, żeby to pokazać. Tak? Na poziomie relacji polsko-ukraińskich kwestia sektora rolnego jest nie do rozwiązania. Jedyną szansą i drogą do zadbania o polski interes jest tworzenie koncepcji, w jaki sposób w kontekście procesów integracyjnych z Unią Europejską my wyrwiemy i zbudujemy
naszą pozycję w tym mega konkurencyjnym rynku przemysłu spożywczego ukraińskiego. Jest jedyna droga. Jeżeli nie, to w każdym innym wariancie pozostanie płacz i zgrzytanie zębów, dlatego że już dzisiaj Ukraina wie, że może ustalać swoje główne kierunki polityczne z pominięciem Polski. I dzisiaj tak realny stan sytuacji wygląda. A to, o czym mówi pan Robert Kuraszkiewicz, jeszcze jednym słowem odnośnie dyskusji, jaka toczy się obecnie w amerykańskim kongresie, bo nakreślę tylko króciutko sytuację. Toczy się dyskusja na temat dodatkowych 24 miliardów dolarów pomocy na wydatki związane z wojną na Ukrainie, a to wszystko dzieje się w tle dyskusji o zamknięciu administracji federalnej związanej z dyskusją na temat budżetu i dalszego finansowania. Ale w takim razie, panie Sławomirze, chciałam pana Sławomira Majmana zapytać, bo wiemy, że uczestniczy pan też w takich cotygodniowych audycjach publicystycznych zarówno z dziennikarzami zachodnimi, jak i z przedstawicielami opinii publicznej ukraińskiej. Jak w takim razie wygląda reakcja, jak w takim razie została ta cała dyskusja na arenie międzynarodowej pomiędzy polskimi a ukraińskimi władzami przyjęta na samej Ukrainie? W jaki sposób to rezonuje? Ponieważ nie dalej jak dzisiaj czytam tweeta, dosyć takiego ironicznego tweeta, ale pochodzącego od dosyć istotnego przedstawiciela ukraińskiego establishmentu, a mianowicie pana Oleksija Arestowicza, który był do niedawna jednym z głównych doradców prezydenta Zełenskiego, który w takim bardzo kpiącym tonie wypowiada się o samym prezydencie Zełenskim, mówiąc o tym, że każda władza w Ukrainie zaczyna inaczej, a kończy w ten sam sposób, politycznym samobójstwem. W takim razie, czy to rzeczywiście można interpretować w charakterze politycznego samobójstwa, czy Ukraina po prostu ma silniejszych partnerów, tak jak mówi pan Robert Kuraszkiewicz, nie bardzo musi liczyć się z Polską? Dziękuję bardzo. No, pana Arestowicza w tej chwili trudno uznać za miarodajnego przedstawiciela ukraińskiego establishmentu. Natomiast tak po kolei, kryzys zbożowy okazał się katalizatorem, zjawiskiem, które pokazało, jaki jest naprawdę stosunek Polaków do Ukrainy, przede wszystkim Ukrainy do Polski. Sam sobie może ten kryzys nie jest aż tak węzłowym zagadnieniem naszych przyszłych relacji z Europą i z Ukrainą. Tutaj polski rząd nie miał żadnego innego wyjścia niż niepodporządkowanie się decyzji Komisji Europejskiej. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt. Otóż ta słabość konkurencyjna polskiego rolnictwa versus rolnictwo ukraińskie wynika także z tego faktu, że spora część tego ukraińskiego rolnictwa to są dawne radzieckie kolchozy, gospodarstwa kolektywne przejęte na ogół w sposób złodziejski przez oligarchów. I tutaj 80-hektarowe polskie gospodarstwa, bo taka jest średnia w Polsce, no nie mają gospodarstw produkcyjnych, nie mają żadnej szansy. Ale po pierwsze, Bartek Radziejewski powiedział o romantyzmie naszej polityki. Ja bym ją nazwał polityką, bo jeżeli chodzi o budowanie długofalowych relacji z Ukrainą, totalnie nieudolną. Polityką gestów, a nie polityką budowania polskiej pozycji. To Ukraińcy doskonale wyczuwają. Dla nich partnerem jest Polska. To nie ma sprzeczności, Sławku. Tak. Masz rację. Dla nich partnerem jest Polska jako jakby część obozu Stanów Zjednoczonych. Ten obóz Stanów Zjednoczonych, ten najbliższy, to są kraje bałtyckie, Rumunia, my, ale jesteśmy jakby elementem głęboko podporządkowanym w oczach Ukraińców Stanom Zjednoczonym. W związku z tym te relacje bilateralne z punktu widzenia oficjalnego Kijowa nie mają aż takiego znaczenia, jak nam się naiwnie wydawało. To jest po pierwsze. I po drugie, więc nie udało nam się tych relacji zbudować, ale także doprowadziliśmy do sytuacji, że rozmaite sygnały, które mieliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, zwłaszcza na przykład wezwanie polskiego ambasadora w Kijowie na dywanik po wypowiedzi ministra Przydacza o braku wdzięczności Ukraińców. No, już wtedy trzeba było walnąć pięścią w stół i przywołać przyjaciół ukraińskich do porządku. Przypomnę, przed Wilnem
ówczesny minister obrony Coleman brytyjski mówił to samo. Przed Wilnem amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa również mówił o niewdzięczności Ukrainy. Czy wezwano ambasadora Ukrainy, Stanów Zjednoczonych na dywanik, czy wezwano ambasadora brytyjskiego na dywanik? Nie. Wezwano jedynie naszego ambasadora. Jaka była reakcja oficjalnej Warszawy? Nijaka. Ja już nie będę wracał do kwestii, której również ten rząd całkowicie nie potrafił załatwić, mianowicie kwestii historycznych związanych z wołyńskim Holokaustem. Ja już nie mówię o tym, żeby Ukraińcy ciągle przepraszali, ale nie jesteśmy w stanie uzyskać najprostszej rzeczy, ekshumacji. I solidarnie opinia publiczna Ukrainy jest przeciwko tego rodzaju polskiemu postulatowi, traktując go jako przejaw jakiegoś zastarzałego, nieudolnego szowinizmu, słabego partnera. I jeszcze jedna rzecz, tutaj to panowie o tym mówili, mianowicie teraz się bardzo dobitnie przekonaliśmy, jak słaba jest pozycja Polski, zarówno w strukturach europejskich, jak i strukturach NATO. To paplanie przed Wilnem, że my tutaj załatwimy Ukrainie przyspieszone wejście do NATO, było dość żenujące, ale generalnie nie jesteśmy w stanie przewalczyć jakiegokolwiek polskiego interesu w ani strukturach aliansu, ani w strukturach Unii Europejskiej. I dopóki pozycja Polski nie będzie wzmocniona właśnie w tych dwóch strukturach, Kijów będzie nas traktował z potężnym lekceważeniem, czego jestem w tej chwili świadkiem, uczestnicząc co tydzień w telewizji kijowskiej w debatach o polityce międzynarodowej. Kolejna rzecz. Jesteśmy świadkami pewnego procesu, który niby z założenia jest procesem pozytywnym, mianowicie budowania nowej tożsamości narodu ukraińskiego. Ta wojna gwałtownie przyspieszyła ten proces, który w zasadzie się nie toczył. Te same zjawiska, jeżeli chodzi o świadomość, zachodzą w tej chwili na wschodzie i na zachodzie Ukrainy. Ale do pustego panteonu Ukrainy, pustego po upadku Związku Radzieckiego, gdzie zniknęli ci poprzedni bohaterowie, jak wszyscy wiemy, do tego panteonu wprowadzono bohaterów, którzy nie są z polskiego punktu widzenia bohaterami pozytywnymi, a więc banderowców, prawda? No, to, że w całej Ukrainie, na wschodzie również teraz, buduje się pomniki i nazywa ulicę imieniem Jurki Szuchewycza, czyli jednego z tych kilku ludzi, którzy wydali rozkaz mordu na Wołyniu. I że na tym się właśnie buduje, na tego typu postaciach, nową świadomość narodową zjednoczonego narodu ukraińskiego, jest zjawiskiem z polskiego punktu widzenia niezwykle niebezpiecznym. I ilekroć jakieś środowiska, czasami są to środowiska rzeczywiście nie warte uwagi w Polsce, zwracają na to, no podnoszą jakiś alarm w tej sprawie, my na ogół słyszymy w oficjalnych mediach, panowie dajcie spokój, to nie ta pora, Ukraińcy nie mają żadnej innej metody budowania swojego nowego narodowego ego. Nie możemy tego lekceważyć. Parę lat temu Jarosław Kaczyński, oczywiście przed wojną, powiedział, z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzieć. No. Nie jestem wielkim fanem Jarosława Kaczyńskiego, ale jest tu jakaś prawda. I to wszystko nas prowadzi do kolejnej bardzo istotnej refleksji, mianowicie jakie będzie miejsce przyszłej Ukrainy, daj Bóg, po zwycięskiej wojnie, w architekturze Europy Środkowo-Wschodniej. Będziemy mieli do czynienia z państwem upadłym, bo państwem, które nie jest w stanie i nie będzie długo w stanie realizować podstawowych obowiązków państwa, czyli płacić emerytury, płacić budżetówce. Będziemy mieli do czynienia z państwem ze zrujnowaną infrastrukturą. Będziemy mieli do czynienia z państwem o niezwykle rozbudzonym poczuciu godności narodowej, nazwę to delikatnie, i będziemy mieli do czynienia z państwem z co najmniej półmilionową
gromadą weteranów wojennych, które, a weterani wojenni są w każdej sytuacji, szczególnie w państwach spauperyzowanych, no, potężnym ośrodkiem napięcia społecznego. I musimy zacząć się głęboko zastanawiać, i to szybko, jakie będą relacje Polski z tą nową powojenną Ukrainą i jakie będziemy próbowali wspólnie, bo sami nic nie potrafimy w tym względzie, wspólnie z sojusznikami europejskimi i Amerykanami przede wszystkim, wyznaczyć tej nowej Ukrainie miejsce w geografii politycznej, przynajmniej naszego regionu. Wreszcie, no, ja tutaj wrócę na chwilę do pozycji Polski, ja słucham rozmaitych wystąpień polskich ministrów na temat miejsca Polski w odbudowie Ukrainy. I jeżeli polski minister rozwoju powiada, że to miejsce Polski w rozwoju, w odbudowie Ukrainy będzie determinowane przez naszą wyższość moralną, to, że pomagaliśmy, no to ja popadam w lekkie przerażenie. Tak może myśleć jakiś marny publicysta, ale nie minister od gospodarki. Nie będziemy mieli żadnych priorytetów. Jestem o tym głęboko przekonany, jestem w stanie się z Państwem założyć, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy. Te priorytety, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy, będą ci, którzy będą dawali na to pieniądze, będą to przede wszystkim Niemcy i Amerykanie. Więc powinniśmy o tym zapomnieć i się nie łudzić. No. Co drugi dzień w Warszawie się odbyła jakaś konferencja poświęcona, prawda, o mobilizowaniu polskich przedsiębiorstw do odbudowy Ukrainy. Nie będzie tego. Nie będzie tego dla Polski. Wreszcie, albo trzeba zawalczyć o to, Sławku, zamiast pogodzić się z tą stratą. No ale trzeba mieć siły i środki. Nie mamy ani sił, ani środków. Jeżeli będziemy mieli mocną pozycję wśród krajów Unii Europejskiej, może coś nam się uda, ale my z synowcem na przodzie nie uda się. Panie Sławomirze, w takim razie chciałbym... Jasne, proszę bardzo. I ostatnie zdanie, bo chciałabym dopytać jeszcze pana doktora Krzysztofa Zalewskiego o takie polityczne perspektywy tego sporu. Bardzo proszę. Dobrze, ostatnie zdanie w takim razie. Te no, histeryczne i powiem szczerze, skandaliczne wypowiedzi Zeleńskiego i innych polityków Ukrainy z ostatnich kilku dni są wynikiem jeszcze jednej frustracji, którą przywódcy ukraińscy w tej chwili odczuwają. Ta frustracja wynika z rosnącej krytyki i z rosnących nacisków Stanów Zjednoczonych. Nie chodzi tutaj tylko o sposób prowadzenia tej kontrowersji, ale chodzi o generalnie o to, że w opinii Amerykanów, w zasadzie już wygłaszanej prawie że oficjalnie, Ukraina nie dotrzymuje żadnych zobowiązań dotyczących reformowania kraju. W tych moich kijowskich debatach ja od doradców Zeleńskiego bardzo często słyszę: wy nas nie uczcie, jak iść do Europy, Europa się może od nas nauczyć. I to jest kolejny element, że te rosną amerykańskie naciski, ale jednocześnie po drugiej stronie rośnie no, pewność siebie, czy powiedzmy wprost arogancja strony ukraińskiej. Już naprawdę ostatnie zdanie. Kryzys zbożowy pokazał, że po obydwu stronach bez trudu otwierane są puszki Pandory, z których wypływają wszelkie żale, pretensje i obalałości, których nie przykryła ta entente cordiale między Dudą i Zeleńskim. Dziękuję bardzo. Panie Sławomirze, bardzo ważna kwestia w rosnącej frustracji, arogancji wśród przedstawicieli ukraińskiej władzy. I właśnie trochę w tym duchu chciałabym zapytać pana doktora Krzysztofa Zalewskiego, bo o ile my tutaj w Polsce od dawna popełniamy grzech zaniechania, zaniedbania, stawiania na zwycięstwo moralne i naszą wyższość moralną, tak, w bardzo wielu konfliktach, natomiast zastanawiam się tylko, czy aby strona ukraińska nie popełnia równie kardynalnego błędu, właśnie stawiania wyłącznie na jedną kartę w stosunkach międzynarodowych obecnie. Przecież w stosunku do swojego najbliższego otoczenia, najbliższego sąsiada wytacza tak ciężkie, co prawda w tym momencie jeszcze retoryczne działa, ale no, są otwierane puszki Pandory, jak stwierdził pan Sławomir Majman. Natomiast wydaje mi się, że
Ukraińcy również zaczęli grać wyłącznie do jednej bramki poprzez takie działania i takie wypowiedzi. Ja, jeżeli chodzi o przyszłość stosunków polsko-ukraińskich, jestem spokojniejszy, może dlatego, że nigdy nie miałem zbyt wielkich oczekiwań. To znaczy, wydaje mi się, że to dość bliska, swego czasu obserwowałem i kijowski Majdan w 2014 roku, pracując jeszcze w kancelarii prezydenta. Potem to, co się stało, pamiętajmy, że po kijowskim Majdanie, w którym polskie społeczeństwo, polska dyplomacja wspierała Kijowian i Ukraińców, którzy tam dzielnie, niesłychanie dzielnie walczyli z autorytarnym systemem Janukowycza, mówiąc najkrócej. Co się potem stało? Potem stało się format normandzki i to, że było 2 plus 2, tam właściwie Polski też nie było. Mimo tego, że możemy myśleć, że nasza sytuacja wtedy, czy też pozycja w świecie euroatlantyckim była lepsza. Więc to niestety jest pewien konstans też tego, że prezydent Poroszenko na przykład po pierwszych takich gestach wobec Polski dość pojednawczych czy przyjacielskich, no jednak wyraźnie stwierdził, że właściwie w drodze do Berlina to w Warszawie nie potrzebuje się zatrzymywać. Więc to niestety jest, mówię to o tym tylko dlatego, żeby pokazać, że to jest pewna trajektoria polsko-ukraińskich, której się nie udało mimo wojny w Ukrainie przełamać. Mianowicie Ukraina wie, że najważniejszym mocarstwem czy mocarstwami w Europie są Francja i Niemcy. Liczy na Wielką Brytanię dzięki jej pozycji w świecie zachodnim, mimo braku obecności w Unii Europejskiej, i na Stany Zjednoczone. I wydaje mi się, że tutaj nasze oczekiwania specjalnych relacji, mimo tego, że nie jesteśmy w stanie zapewnić kluczowych dóbr w długiej perspektywie, były nieco na wyrost. Nie mówię tego, żeby to powiedzieć, że nie mamy nic do zrobienia, nic do wygrania. Mówimy to. Uważam, że powinniśmy mieć bardziej ograniczone cele i bardziej konsekwentnie je realizować. I to jest pierwsza rzecz, która pojawiła się w ostatnich miesiącach, tak? Bo mieliśmy w lipcu retorykę właściwie mówiącej o prawie zdradzie stosunków zachodnich sojuszników wobec Ukrainy i Polski, bo Ukraina nie została wpuszczona do NATO, nie powiedziano, że to się stanie w kwietniu przyszłego roku, nie powiedziano wreszcie, że od stycznia pierwszego Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. No, dużo różnych takich mieliśmy pretensji wobec Zachodu. Minęły raptem 2 miesiące i nagle okazuje się, że ze zdziwieniem obserwujemy inną retorykę ukraińską i ze zdziwieniem obserwujemy to, że prezydent Ukrainy mówi o tym, głaszcząc ego Niemców, że to właśnie Berlin powinien być reprezentowany w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Więc namawiam do bardziej ograniczonych celów, większego realizmu, który też polega na tym, żebyśmy, mówiąc o tych wszystkich ograniczeniach, pamiętali, tutaj jak jesteśmy pewnie zgodni, że Ukraina realizuje polskie cele w ten sposób, że trwa w wojnie, że zadaje ciosy Imperium Rosyjskiemu daleko od polskich granic. I to są podstawowe interesy Rzeczypospolitej w tym konflikcie. Tak? W związku z tym mówienie o tym, że powinniśmy, nie wiem, zamknąć pas startowy w Rzeszowie albo pokazać takie różne gesty, że my wam zrobimy na złość i odmrozimy sobie uszy. Nieprawda, nie powinniśmy tego robić. Tak? I też krótkoterminowo, naprawdę politycznie, trzeba sobie powiedzieć, że ten spór akurat rządzącym w Warszawie i w Kijowie bardzo służy. Że my mamy swoją politykę, od tej polityki wyborczej nie będę jej komentował, ale wydaje mi się, że spór z Ukrainą akurat służy rządzącym w Polsce, być może nieco zwracając uwagę od pewnych przykrych spraw związanych z działalnością polskich konsulatów za granicą. Na przykład. Ale z drugiej strony Ukraińcy też mają własną politykę. W jakiej jesteśmy sytuacji? Jesteśmy w takiej sytuacji, że miała być ofensywa ukraińska,
która miała być sukcesem. Opinia publiczna ukraińska liczyła na błyskotliwe zwycięstwa, takie jak na Chersońszczyźnie i na Charkowszczyźnie w zeszłym roku. Mamy olbrzymią daninę krwi. Mamy trwającą ofensywę, która polega na tym, że z punktu widzenia ludzi żyjących w Lwowie, w Kijowie i w innych miastach, co chwilę ktoś dostaje list o tym, że ich syn zginął. To powoduje olbrzymie frustracje. Z drugiej strony mamy jeszcze aferę korupcyjną w ukraińskim MON-ie. Tak? Znaczy musimy pamiętać, że w ciągu miesiąca ostatniego wymieniono całe przywództwo ukraińskiego MON-u, czyli najważniejszej instytucji pośredniczącej między zachodnim wsparciem dla Ukrainy, a armią ukraińską, która walczy na froncie. No chyba nie wymienili ich dlatego, że świetnie pracowali. Albo być może świetnie pracowali, ale były tam elementy, które z punktu widzenia praktyk antykorupcyjnych na przykład nie były doskonałe. Więc mamy sytuację, w której taki spór z partnerem, do którego za miesiąc będzie można znowu się uśmiechnąć i znowu będzie można będzie zasiąść do stołu, jest idealne z punktu widzenia ukraińskiej polityki, która prowadząc wojnę przygotowuje się do wyborów, które być może nie będą w kwietniu przyszłego roku, no ale będą w perspektywie pewnie roku czy półtora, a więc zaraz po wojnie. Po wojnie, której nie wiadomo jak się skończy. Tak, znaczy, ponieważ być może skończy się najlepiej, jakby mogła się skończyć z punktu widzenia ukraińskich zasobów, natomiast na pewno nie skończy się takim wynikiem, który by satysfakcjonował ukraińską opinię publiczną. Szanowni panowie, o ile sytuacja politycznego napięcia pomiędzy Polską, Ukrainą, ale też ciągle trwającego konfliktu pomiędzy Ukrainą a Rosją w dalszym ciągu rozpala i ostatnio tym bardziej rozpaliła polską opinię publiczną, tak niedawny szczyt G20 w New Delhi pokazał nam, że kwestie wojny... No, proszę bardzo, bo Tomy Radziejewski jeszcze chciałby zabrać głos. Można mieć jeszcze ad vocem? Jasne, bardzo proszę. Może pociągnijmy jeszcze chwilę ten wątek, bo tu skrzyżowało się mnóstwo fundamentalnych zagadnień, prawda? Nie naciskam, ale na pewno bardzo proszę, ad vocem chciałbym powiedzieć. Znaczy tak, przede wszystkim do panów Roberta Kuraszkiewicza i Sławomira Majmana, bo przebija pewien taki fatalizm z waszych wypowiedzi. To znaczy Sławek bardziej mówi, że wszystko już przegrane, nic już nie możemy uzyskać, a Robert, że nie możemy nic uzyskać bez NATO i Unii Europejskiej. Chciałbym zakwestionować to. Polska mogła prowadzić zupełnie inaczej swoją politykę, to jest po pierwsze. To jest już historyczne rozważanie, bo straty są nieodwracalne w pewnym sensie, tak? Ale w drugiej części wypowiedzi powiem o tym, co można zrobić teraz. Więc, ale przede wszystkim postawmy sprawę jasno. Polska mogła prowadzić zupełnie inną politykę i w momencie, gdy przekazywała kolejne transze czołgów, myśliwców, amunicji, pomocy humanitarnej, gdy udostępniała swoje terytorium, za co zapłaciliśmy zresztą zniszczeniem dróg przewożących te wszystkie ciężkie sprzęty, prawda, przeciążeniem lotnisk i tak dalej. Polska mogła za każdym razem wystawiać jakieś rachunki i mogła uzyskiwać na przykład preferencje w procesie odbudowy Ukrainy, który jest ewentualnością jedynie, ale do której wszyscy duzi gracze się przygotowują bardzo starannie i wyprzedzali nas już rok temu kilka długości, a teraz wyprzedzają nas jeszcze bardziej pod tym względem. Więc można było inaczej prowadzić politykę niezależnie od pozycji Polski w Unii i NATO. Oczywiście zgoda, że silna pozycja Polski w Unii i NATO bardzo by w tym pomogła. Tylko że tutaj, zwłaszcza ad vocem do Roberta, przede wszystkim problemem jest to, o czym akurat dzisiaj nie powiedziałeś, ale co wielokrotnie mówiłeś, tak? Czyli brak nas w grupie nieformalnego dyrektoriatu transatlantyckiego koordynującego politykę zachodnią wobec Ukrainy, prawda? Że są tam Amerykanie, to oczywiste, że Brytyjczycy, że Niemcy, że Francuzi, to oczywiste, ale są tam też Włosi, którzy odgrywają nieporównanie mniejszą rolę w tym konflikcie niż Polska, ponoszą nieporównanie mniejsze ryzyko, a mimo to oni są... Nas nie ma. Dlaczego nas nie ma? Bo nie postawiliśmy żądania, żeby być w zamian za to, co dajemy, a dajemy nie tylko Ukrainie, dajemy także Amerykanom. Przecież Amerykanie nie ze względu na ani wolność, ani autokrację przede wszystkim tam są, tylko po to, żeby realizować konkretne swoje interesy geostrategiczne.
Przecież wojna ukraińska w zamyśle Putina miała być spektakularnym blitzkriegiem, który miał nie tylko rzucić Ukrainę na kolana w szybkim czasie, w krótkim czasie, ale postawić Zachód przed piorunującym efektem psychologicznym takiej operacji i przeważającą rosyjską siłą konwencjonalną na potencjalnym polu walki, po to, żeby wymusić koncesje w architekturze bezpieczeństwa europejskiego na rzecz Rosji, które zostały eksplicite sformułowane przez Putina w ultimatum z zimy 2021 roku. Wycofanie wojsk amerykańskich z Europy Środkowej, wycofanie wojsk natowskich z Europy Środkowej, znacząca redukcja parasola amerykańskiego nad starym kontynentem w ogóle i tak dalej i tym podobne. To by była katastrofa geopolityczna nie tylko w Europie, ale także na zachodnim Pacyfiku dla Stanów Zjednoczonych. Wojna ukraińska jest sposobem na neutralizację tego zagrożenia, jak dotąd skutecznym, ale Amerykanie tam realizują bardzo tanio. Te miliardy dolarów są bardzo tanią inwestycją realizacji tego priorytetu strategicznego. My w tym pomagamy i nie wystawiamy za to żadnych rachunków. Można było to robić inaczej. Teraz, natomiast co do Unii Europejskiej jeszcze, prawda? Bo zgoda z jednej strony, że silna pozycja w Unii Europejskiej by nam pomogła, tylko jest pytanie, czy to jest w ogóle możliwe jakkolwiek i czy to jest tylko wina polskiego rządu. Twierdzę, że to nie jest tylko wina polskiego rządu i nie bronię w tym momencie błędnej polityki w dziedzinie praworządności i europejskiej tego rządu, ale zwracam uwagę, że na przykład sposób prowadzenia sporu o praworządność po stronie Brukseli jest zdecydowanie także ingerencją w proces wyborczy w Polsce. Jest zdecydowanie działaniem wymierzonym w ten konkretny rząd. Mamy nieprzyjazne stanowisko Komisji Europejskiej wobec Polski od dłuższego już czasu i jest wątpliwe, czy w jakichkolwiek warunkach jest możliwe uzyskanie przychylnego stanowiska w kwestii zbożowej. Dlatego nasze jednostronne i nielegalne, nawiasem mówiąc, tak jak słusznie zauważyłeś, Robercie, z punktu widzenia prawa europejskiego działania, są być może jedynym wyjściem w tej sytuacji. Teraz, co można zrobić w przyszłości? No, pewne rzeczy zostały bezpowrotnie stracone w wyniku naszej romantyczno-nieudolnej polityki. Ale wciąż historia się toczy i wciąż można to zacząć zmieniać. Wciąż przez nasze terytorium płyną kluczowe dostawy. Wciąż polska rola w tej wojnie jest ogromna. Tylko wciąż nie jest skapitalizowana poprzez rachunki, które byśmy wystawiali. Trzeba zacząć to robić i mniej reagować emocjonalnie i poprzez rzeczy typu uchodźcy, prawda? Bo czy rzeczywiście w naszym interesie jest, żeby uchodźcy, którzy dzisiaj są efektywnym wsparciem dla polskiego rynku pracy, wrócili na Ukrainę albo pojechali do Niemiec, to nie wydaje się dobrze przemyślana groźba w tej chwili, prawda? Natomiast na cały szereg innych sposobów możemy Ukrainę nacisnąć, na konkrecie pokazując jej, że zależy od nas w ważny sposób i że nie jest powiedziane, że to wszystko jest dane w sposób bezwarunkowy. Dziękuję. Szanowni panowie, ja widzę chęci do odniesienia się do tego, co powiedział Bartłomiej Radziejewski. Bardzo krótko poproszę, panie Robercie i panie Sławomirze, bo chciałabym jeszcze jeden wątek poruszyć w dzisiejszej rozmowie. Panie Robercie, proszę bardzo. No właśnie, bo tak trochę wywołany ad vocem, aczkolwiek też się zgodzę z teorią, że gdybyśmy przy tym wątku zostali ze względu na jego wagę i wielowymiarowość, no to jest wystarczająco, myślę, ciekawe również dla słuchaczy. A teraz do głównych tez, które powiedział Bartek przed chwilą. No, znaczy, ja się generalnie z tobą zgadzam. No, w tym sensie, że Polska nie prowadziła tak de facto w tych krytycznych miesiącach wojny jakiejś do końca podmiotowej polityki, ale dlatego, że nie stworzyła żadnych własnych celów. No, co też uroczo powiedział Andrzej Duda, że Polska nie ma własnych celów, ma tylko cele ukraińskie. Tak? I chyba to nawet było poprawnie zwerbalizowane z punktu widzenia doktryny. Tak? Idąc dalej, to absolutnie uważam, że było bardzo realne, żeby Polska, podkreślam, w kontekście Ukrainy, czyli polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, była częścią tego dyrektoriatu. I wtedy byłoby realne narzędzie do kształtowania mocniejszego polityki ukraińskiej. I wtedy, bo uważam, że na przykład Jarosław Kaczyński tylko z tego względu, że nie lubi, trochę mniej się orientuje i tak dalej, nie rozumie tych wielorakich złożoności polityki międzynarodowej, przez to też Polska trochę traci, ale w kilku elementach ma tą zdolność bardzo trafnego ujęcia zagadnień w relacjach polsko-ukraińskich również. No, jeden przykład to był taki, że
ten absolutizm, uważam, to powinna być polska doktryna, tak? Że z banderą do Europy nie wejdziecie. Tak? No, powinno być hasło, które powinno ciągle wisieć nad polską polityką po prostu, tak? Jako element pewnej doktryny, niechowany, tak? Nie tylko w Katedrze w Łódzku, ale nigdzie. To powinno być hasło polskiej, no, element polskiej doktryny, tak? Drugi element, to co Kaczyński ładnie powiedział po wizycie Bidena na wiosnę, że Biden nic nie powiedział, tak? Czy w tym sensie, że nic, żadnych inicjatyw politycznych tam zawartych nowych nie było. Ale wracając do głównego nurtu. Tylko ten moment przegapiliśmy. Ja również pisałem to o tym wiele miesięcy temu, że właśnie w kontekście możliwości wykorzystania potencjału wojny rosyjsko-ukraińskiej Polska nie rozwiązała żadnego problemu europejskiego. A moim zdaniem w kontekście kluczowych miesięcy, krytycznych i znaczenia Polski dla całego procesu mogła zażądać takie, postawić takie postulaty polityczne. Nawet ich nie postawiła. Czyli mówiąc w skrócie, dzięki wojnie i w trakcie wojny nie rozwiązaliśmy żadnego naszego problemu politycznego. Idąc dalej w kontekście praworządności, kto jak gra z nami w kontekście Unii Europejskiej i tak dalej, to jest trochę tak jak minister Czaputowicz też po części po raz pierwszy w dyskusji na Nowej Konfederacji, tak, powiedział, że funkcjonalnie Unia Europejska powinna premierowi Morawieckiemu postawić pomnik, tak, dlatego że nikt tak wiele nie zrobił dla federalizacji Unii Europejskiej jak premier Morawiecki. W sensie funkcjonalnym, nie w sensie haseł, nie w sensie szabelkizmu, tylko w sensie realnej polityki. Więc to pokazuje dalej te znowuż te momenty, gdzie tej sytuacji musimy wykorzystać. Jak jest dzisiaj? No dzisiaj sytuacja jest dużo bardziej złożona i trudniejsza, bo te instrumenty, które mieliśmy, tośmy się ich wyzbyli, bo właśnie wtedy, kiedy był czas na stawianie postulatów w polityce europejskiej, myśmy nacierali na niemieckie czołgi, na Niemcy w kontekście leopardów, tak? No, kompletnie, jakbyś bym powiedział, z perspektywy czasu widać, że jakiś absolutnie, absurdalnie groteskowy, tak? Bo znaczenia to nie miało żadnego, poza tym, że traciliśmy siły i środki na rzecz kompletnie z polskiego punktu widzenia bezsensowną również w tym wymiarze, że i tak nie mieliśmy żadnego wpływu na te decyzje, powiedzmy. Więc tutaj się absolutnie zgadzamy. Co dalej? No to tu jest problem inny. Ja uważam, że powinniśmy naprawdę sobie zdać sprawę z perspektywy polskich interesów w kontekście tej wojny, no zadać sobie podstawowe pytanie i na nie odpowiedzieć najpierw. Jaki jest cel, jaki jest polski interes tej wojny? Ale geostrategiczny, nie w sensie, czy my trochę mniej czy większe cła wprowadzimy dłużej czy krócej na zboże ukraińskie, bo to jest rzecz ważna, ale trzeciorzędna, nie? Najważniejszy element jest to, o czym mówimy w Nowej Konfederacji, wizja nowego porządku europejskiego, tak? I teraz to, żebyśmy mieli tą wizję własnego działu, ale realistyczną, opartą na tej, co zacytowałem na początku, że nie ma żadnych trójkątów, sześciokątów lubelskich, nieważne jakich. Z punktu widzenia Ukrainy cel strategiczny jest jasny. Integracja z Unią Europejską i NATO. Dlaczego? Dlatego, że dla nich jest to podstawowy wymóg bezpieczeństwa. Oni wiedzą, że z Polską tego bezpieczeństwa nie uzyskają. Niezależnie od opinii, czy lubią Polaków, czy nie, bo to nie są te kategorie, tak? Bo my jesteśmy za słabi. Więc to jest element doktryny ukraińskiej i wpisując nasze cele, które ja powtarzam, całość per saldo jest pozytywna, bo jak Krzysztof Zalewski powiedział, no, Ukraińcy walczą z Imperium Rosyjskim, czyli osłabiając naszego strategicznego przeciwnika, który był przyczyną upadku Polski. Więc powinniśmy gradować nasze cele. Ten cel wypchnięcia Rosji z polityki europejskiej jest możliwy w zasięgu ręki, moim zdaniem. Strategicznie, fundamentalnie to jest absolutnie korzystne dla Polski. No tylko tak czy inaczej, bez realnego wpływu na procesy decyzyjne po stronie Zachodu, no pozostaną nam tylko protesty po prostu. I tak jak wiesz, i moim zdaniem embargo na przykład na zboże jest też wyrazem bezradności trochę, tak? To nie jest wyrazem jakiejś realnej polityki i celów, tylko trochę wyrazem bezradności. Już kończąc, bo mówiąc o tym, że właśnie a propos praworządności czy innych rzeczy Unia Europejska prowadzi nie fair grę wobec Polski, tak? Ale to jest trochę tak, no w jakimś sensie to jest oczywiste, bo to jest gra interesów, tak? Więc my dalej jesteśmy w pozycji, że moralne postulaty zgłaszamy, ale punkt po punkcie te kwestie przegrywamy. Tak, przy czym jeszcze jedna tylko uwaga, to znaczy sposobem na uzyskanie pozycji w strukturach zachodnich nie jest ładne uśmiechanie się, prawda, i
przytakiwanie Amerykanom i Niemcom, tylko jest wyszarpanie tej pozycji. Jest wszczęcie takiego konfliktu, który zakończy się pozytywną konkluzją. Jest pokazanie, że Polska jest podmiotowym graczem, zdolnym używać kart, które ma, a Bartek, wcale nie jest tak, że nie mamy żadnych kart. Bartek, pełna zgoda. To powinno być tak, że w sytuacji, kiedy były masowe transporty, plany masowych transportów uzbrojeń dla Ukrainy, to trzeba było pójść i powiedzieć, no ale szanowni, my nie mamy pieniędzy, bo nie mamy pieniędzy z KPO, tak, potrzebujemy ich na jutro, bo to jest decyzja polityczna i tak dalej, tak? Pełna zgoda, tak? Tylko, że takich momentów myśmy to wykorzystali do tego, żeby naciskać na Niemcy z moralną trumpetracją w kontekście czołgów, no. Pan Sławomir Majman teraz i później pan dr Krzysztof Zalewski. Proszę bardzo. Ja naprawdę króciutko, bo w dużym stopniu zgadzam się z tym, co mówi Robert. Więc po pierwsze, nie uzyskaliśmy żadnych koncesji, kiedy był ku temu wielki czas. Czyli na początku konfliktu, kiedy byliśmy naprawdę dla Ukrainy ważni. Nie uzyskaliśmy tych koncesji ani od Ukrainy, ani od Stanów Zjednoczonych, gdzie zostaliśmy przecież największym klientem amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego po raz pierwszy w historii, wyprzedzając Arabię Saudyjską. Czyli zasilamy amerykański skarb olbrzymią ilością pieniędzy, też nic nie uzyskując w zamian. Przepraszam, więc wejdę słowa. I w tym kontekście na przykład wymuszenie KPO na już, na jutro, no to powinno być jak bułka z masłem. Dobrze. A więc ten nasz brak umiejętności praktycznego wygrywania najszlachetniejszej chociażby pozycji politycznej no jest uroczo rozbrajający. Po drugie, nie udało nam się znaleźć w żadnym istotnym kręgu decyzyjnym określającym taktykę i strategię konfliktu europejskiego. I tutaj my jednak bronię Unii i Komisji Europejskiej, ona nie jest nie ingeruje w wybory w Polsce, natomiast jest to, co się dzieje z Komisją Europejską i relacjami z Polską w tej chwili, jest konsekwencją 8 lat niepotrzebnych przepychanek, konfliktów i wskazywaniem palcem, że wszystkiemu winna jest Bruksela i Berlin. Istotne w tym momencie jest to, że ani w Komisji Europejskiej, ani w ciałach powołanych do pilotowania konfliktu z Rosją, ani w NATO nie mamy nic do powiedzenia. I to jest wielki błąd polskiej dyplomacji, tego się tak wyszarpać nie da tak prosto. Ale to jakby oddzielna historia. I po trzecie, kwestia celu wojny dla Polski. Celem wojny dla Polski jest maksymalne osłabienie naszego historycznego przeciwnika, którym jest Rosja. I tutaj nie do końca nasz interes jest tożsamy z interesem amerykańskim, bo na każdej konferencji, gdzie jadę, amerykańscy eksperci pytają mnie, panie, dlaczego pan się nie boi Chin i ciągle ględzi o tej Rosji? Ja nie mówię o pokonaniu Rosji czy trwałym wypchnięciu Rosji z Europy, bo w to nie wierzę. Po pierwsze dlatego, że mocarstwa jądrowe jakoś nie przegrywają wojen, a po drugie wcześniej czy później, po rozmaitych kataklizmach, rewolucji październikowej, okresie stalinizmu, Stany Zjednoczone przede wszystkim, ale także i kraje europejskie na nowo zakochują się w Rosji. Ponieważ te kraje, Stany, Niemcy, Francja, rozumują w kategoriach dużych jednostek państwowych. Dużą jednostką państwową jest Rosja, a nie Litwa i Polska. A więc nasz cel powinien być realistyczny. Brzmi to brutalnie. Na tyle przedłużać opór Ukrainy przeciwko Rosji, by tę Rosję zarówno militarnie, jak i politycznie w dalszym ciągu osłabiać. Kropka. Panie doktorze, ja jednak... Gospodarczy. Tak, ja jednak upieram się przy tym, żeby wprowadzić jeszcze jeden wątek, aczkolwiek jeszcze bardzo proszę o komentarz do tego, co padło teraz, tylko chciałbym jeszcze jedno pytanie wtrącić, jeden wątek do tego, żeby podyskutować także o tym, o czym pan Sławomir Majman powiedział właśnie, że skupiamy się na dużych jednostkach państwowych, być może ta sympatia do Rosji będzie odżywać. Ja chciałabym zapytać o szczyt niedawny G20 w New Delhi, podczas którego no, mieliśmy wielkich nieobecnych, prezydenta Rosji, prezydenta Chin, ale nie zaproszono też, jak czyniono do
tej pory na szczytach państw G7, chociażby nie zaproszono prezydenta Zełenskiego do tego, żeby chociażby zdalnie zabrał głos podczas tej konferencji, a końcowe ustalenia szczytu no, nie potępiły szczególnie agresji rosyjskiej, raczej wskazano na potrzebę dążenia do pokojowego rozwiązania konfliktu, co przez ekspertów wskazywane jest jako spora marginalizacja tej kwestii ukraińskiej, także wśród krajów globalnego południa. Niemniej szczyt G20 przedstawiany jest jako spory dyplomatyczny sukces Indii, zwiększenie ich soft power przede wszystkim, no ale też kwestia niejako rozszerzenia grupy G20 o Unię Afrykańską, czyli de facto to G21, czyli o dwie kwestie chciałabym zapytać. Komentarz do tego, co panowie tutaj powiedzieli, o tej bolesnej lekcji realizmu politycznego, jaką odbieramy obecnie od Ukraińców, ale też parę słów komentarza do ostatniego szczytu G20. Bardzo proszę. Zacznijmy od zboża, ponieważ to dokładnie, jak w soczewce, skupia ten problem niesłychanie wiele innych kwestii. Dlaczego ukraińskie zboże jest tak ważne? Tak, Unia Europejska, Stany Zjednoczone bez tego zboża mogły sobie poradzić. Tak, przed wojną. Ukraina eksportowała zboże produkowane przez siebie w takich cenach, na które mogły sobie pozwolić kraje globalnego południa, Afryka, nie tylko. Teraz nie może tego robić z powodu rosyjskiej agresji, co jest olbrzymią bolączką dla tych państw, ponieważ surowiec, który jest podstawowy w wielu dietach, jest droższy i mniej osiągalny. Zresztą zastępowany głównie rosyjskim zbożem. Tak? W związku z tym naszym argumentem we wszystkich dyskusjach w tym roku i poprzednim powinno być: posłuchajcie państwo, my tutaj nie mówimy głównie o polskich rolnikach, tylko mówimy o tym, że musimy spróbować wyeksportować ukraińskie zboże tylko poprzez tranzyt, ponieważ inaczej będą głodować ludzie w globalnym południu. Nie możemy dopuścić ukraińskiego zboża na rynek wspólnotowy, nie dlatego, że są nasi rolnicy, to oczywiście dla nas jest też ważne, ale pomyślcie, proszę państwo, tak powinniśmy mówić naszym partnerom zachodnim, że to zboże nie spełnia europejskich kryteriów jakościowych, ponieważ jest produkowane za pomocą preparatów różnego rodzaju, które nie spełniają europejskich norm. Tak? Więc to jest jednak kłopot też tego, że nie przygotowaliśmy tego konfliktu, który narastał, nie znaleźliśmy języka, który byłby bardziej ogólny niż nasze interesy narodowe. A więc zabrakło nam tej zdolności do tego, żeby opowiadać o naszych interesach w kategoriach, wpisując to w interesy szerszej całości. Tak? Więc dlaczego z kolei zabrakło Ukrainy na G20? No więc z tego powodu, że ten kryzys ukraiński, wojna ukraińska w 2020 roku była postrzegana jako kryzys ładu światowego. Teraz coraz bardziej jest postrzegana jako konflikt europejski. Zresztą to się wpisuje w to, co Indie mówiły od samego początku. Shiv Shankar Menon chyba już w maju zeszłego roku powiedział: kraje globalnego południa, a już na pewno Indie, powinny się mieszać w europejski konflikt. Tego Indie nie zrobiły ani w latach 40. zeszłego wieku, ani w czasie zimnej wojny. W związku z tym, dlaczego miałyby to robić teraz? Tak? W związku z tym wydaje mi się, że to jest bardzo, szczyt G20 pokazuje to, że w hierarchii globalnych spraw sprawa wojny ukraińskiej spadła na dalszy plan. Dlaczego? Dlatego, że rynki akomodowały ten szok. W zeszłym roku kwestia cen nawozów i ich dostępności, cen surowców takich jak zboże na rynkach światowych, cen wreszcie energii, była niesłychanie paląca. Teraz to się jakoś, tak powiem, ta woda się troszkę wyrównała i te ceny, dzięki cenom paliwa, dzięki cenom gazu, dzięki cenom innych surowców, sprawiły, że ta wojna przestała być tak istotna dla krajów globalnego południa.
No i to, co się stało w Nowym Delhi, to jest tylko efekt tego, że Stany Zjednoczone powiedziały, OK, nie wpisujemy do deklaracji końcowej na twardo kwestii ukraińskiej, nie mówimy, nie potępiamy Rosji, nie mówimy o wojnie ukraińskiej, mówimy o zasadach Karty Narodów Zjednoczonych. Indie mówiły tym językiem od początku. W związku z tym Stany Zjednoczone by kupić przychylność rządu Modiego, który odniósł spektakularny sukces dyplomatyczny, właśnie zrezygnowały z tego swojego postulatu, który jeszcze przez parę miesięcy na wszystkich szczytach G20, przepraszam, nie szczytach, tylko spotkaniach G20 w randze ministerialnej próbowały się wpisać. W związku z tym, by dać Modiemu zwycięstwo, zrezygnowało z ważnych dla siebie postulatów. Ale proszę zwrócić uwagę, i tutaj jeszcze tylko mała rzecz, która jednak jest rzeczą wielką. Niemal jednocześnie, parę dni temu, zamordowano w Kanadzie jednego z przywódców emigracji sikhijskiej. Nie wiem, czy za tym stały służby indyjskie, ale jest to prawdopodobne. Nie, myślę, że w naszym zachodnioeuropejskim i amerykańskim wsparciu dla Indii rzeczywiście jest to niebezpieczeństwo, że Indusi coraz bardziej podwyższają cenę. Załatwiając coraz bardziej bezpośrednio i coraz bardziej brutalnie swoje interesy na scenie międzynarodowej. I wydaje mi się, że jeżeli chciałbym, żebyśmy się realizmu od Indii uczyli, jeżeli chodzi o samą kwestię tego, na ile można Nowemu Delhi pozwolić realizować swoje interesy za pomocą takich metod, kojarzących się do tej pory raczej z... Jeżeli oczywiście potwierdzi się, że te coś wspólnego mogły mieć służby indyjskie z tym zabójstwem, czy pozwolimy w ten sposób realizować Indiom swoje interesy. Indie nas testują. Szanowni panowie, prośba w takim razie do Bartłomieja Radziejewskiego, bo zbliżamy się do końca naszej dyskusji, a wątek G20 niewątpliwie tutaj pokazał też siłę przebicia Zachodu na globalnym południe. Chciałabym zapytać w związku z tym, że skoro Indie były w stanie do tego stopnia narzucić agendę szczytu G20, nie tylko przez to, że były gospodarzem tego spotkania, ale również poprzez wpływ na konkluzję szczytu, o których dr Krzysztof Zalewski nam powiedział przed chwilą. Czy to nie jest tak, że globalne południe zaczyna rządzić się swoimi prawami nieco w oderwaniu od dominacji zachodniej? Tak, zaczyna. Coraz bardziej jest wyraźnie osobnym bytem, który mówi własnym głosem i który coraz częściej wchodzi w spory z Zachodem, czy może raczej Północą należałoby teraz mówić. Sama organizacja G20 i jej szczyty nie jest bardzo istotna i raczej ma spadające znaczenie. Natomiast ten szczyt był wyjątkowy właśnie ze względu na pokaz podmiotowości globalnego południa, w szczególności pokaz podmiotowości Indii. To kolejny element, który moim zdaniem potwierdza rzecz zupełnie fundamentalną dla całego ładu światowego, to znaczy Indie wyrosły na kolejne mocarstwo w systemie. Część specjalistów zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, teorią stosunków międzynarodowych od jakiegoś czasu, pewna mniejszość chyba, zwracała uwagę na to. Moim zdaniem to były głosy nieco przedwczesne, ze względu na to, że trudno mówić o mocarstwowości bez prowadzenia polityki mocarstwowej. Ale to, co już Indie zrobiły na G20, to, co przypuszczalnie zrobiły w Kanadzie, to, co robią w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, to już jest polityka mocarstwowa, za którą idzie potencjał mocarstwowy. Jestem w stanie przy innej okazji, bo już czas nam się kończy, uzasadnić tę tezę w szczegółach. To zmienia ład światowy, bo przekształca system z trzybiegunowego w czterobiegunowy. To jest bardzo korzystną zmianą, ponieważ z wielobiegunowych systemów te trójbiegunowe są najbardziej niestabilne, grożą niebezpiecznymi kombinacjami dwóch mocarstw przeciwko trzeciemu i podziałem łupów w wyniku ewentualnej wojny. System czterobiegunowy tworzy o wiele bardziej stabilny układ i najbardziej stabilny ze wszystkich policentrycznych. Więc to jest bardzo korzystna zmiana, natomiast zmiana, która jest znakiem kolejnego przesunięcia na wschód i południe,
punktu ciężkości świata i która no, jest wyzwaniem dla Europy, dla Stanów Zjednoczonych. Indie są w niezwykle komfortowej pozycji, dlatego że nie mają żadnych większych konfliktów. Do tego spory, które mają z Chinami i z Pakistanem, wydają się być na ten moment absolutnie pod kontrolą. W związku z czym nawet nie potrzebują sojuszników za bardzo. I są w stanie prowadzić poprzez życzliwe relacje z bardzo wieloma krajami, od Rosji przez Francję, Stany Zjednoczone, po kraje arabskie i afrykańskie, politykę maksymalizacji zysków. I budują swoją potęgę. Budują ją w sposób przemyślany i w sposób taki, który też korzysta z faktu, że Stany Zjednoczone i szerzej Zachód szuka alternatyw dla Chin. I Indie są znakomitą alternatywą dla Chin pod wieloma względami, ze względu na położenie, ze względu na skalę i tak dalej. I stąd też na przykład przy okazji tego szczytu załatwiono wstępny plan nowych korytarzy transportowych z Indii do Zatoki Perskiej i Zatoki Perskiej do Europy, co ma być alternatywą dla nowego jedwabnego szlaku chińskiego. I Indie to takie rzeczy uzyskują właściwie za darmo, tak? Tylko ze względu na to, że są tą alternatywą dla Chin. Można by długo mówić, ale zwracam uwagę na fundamentalne zupełnie znaczenie odradzającej się potęgi indyjskiej dla całego świata, w tym dla nas. Panie Sławomirze, widziałam, jak pan kiwał przecząco głową, kiedy mówiłam o coraz bardziej autonomizującej się roli Indii. Bardzo poproszę o krótki komentarz i pan Robert Kuraszkiewicz na koniec jeszcze. Dobrze, to w takim razie króciutko trzy albo cztery punkty. Po pierwsze, oczywiście mamy do czynienia z niewątpliwym sukcesem Indii. Przede wszystkim wzrosła rola Indii jako gospodarza szczytu G20, który ten szczyt poprowadził wyjątkowo sprawnie. Istotne jest także to, że Indie od pewnego czasu odgrywają tą rolę tego twist country, tego kraju obrotowego, który jest w stanie dialogować i ze Stanami, i z Chinami, i z Rosją. A więc to jest rzeczywiście podniesienie roli Indii, ale byłbym bardzo ostrożny z zaliczaniem Indii do kategorii mocarstw. To jest raz. Dwa. Szczyt G20 był sukcesem Indii, ale był także sukcesem Chin. Mimo nieobecności Xi Jinpinga, był tam premier Li Qiang. Mianowicie Chinom udało się zrealizować postulat, o którym mówiły od lat, mianowicie do grupy G20 przyjęto Unię Afrykańską. Przypomnę wielki projekt, o którym rzadko w Polsce mówimy, chiński, Globalna Inicjatywa Rozwojowa. Do niej przystąpiły 53 kraje Afryki. Stąd te wyjątkowe zabiegi Chin wokół Afryki. I po trzecie, no, pewne rozczarowanie Stanów Zjednoczonych. Bartek Radziejewski mówił o tym projekcie alternatywy dla nowego jedwabnego szlaku, czyli korytarza kolejowego, energetycznego, telekomunikacyjnego, Indie, Bliski Wschód, bo to są dwa, Bliski Wschód, Europa. No, nie ma ani harmonogramu, nie ma ani pieniędzy, a przywódcy mówili o realizacji tego projektu w przyszłych pokoleniach. No więc, ale też padła zapowiedź, że w ciągu 5 lat ma być tam 600 miliardów dolarów. No, zobaczymy, jak z realizacją oczywiście. Ma być. Natomiast chińskie projekty funkcjonują, nowy jedwabny szlak, mimo wojny w Ukrainie i mimo jakichś tam fiobowych wieści, że on padnie, no to w 2020 roku przyrost o 10%, w tym roku już poza Europą 22%, więc jakoś to działa. To jest trzecia sprawa i wreszcie czwarta sprawa, otóż chyba najważniejsza z tego wszystkiego. Między innymi wojna w Ukrainie, między innymi odgrzała trochę zapomniany duet północ-południe i konflikt północ-południe. I tutaj bym się zgadzał z Bartkiem, że mamy do czynienia z wyraźną emancypacją globalnego południa, ale to jest już opowieść na inną okazję. Na inną okazję, na którą mam nadzieję spotkać się z panami ponownie, bo wszystkie te wątki, o których dzisiaj rozmawialiśmy, definitywnie zasługują na jeszcze
szersze omówienie w kontekście nowych wydarzeń. Natomiast, panie Robercie, bardzo pana proszę na koniec krótką refleksję na temat tego, czy to Indie właściwie odrobiły lekcje z geopolityki. Znaczy, ja powiedziałbym tak, trochę inaczej bym na ten problem spojrzał, bo oczywiście moi przedmówcy tutaj wiele, wiele fundamentalnych wątków już poruszyli, ale to wszystko się sprowadza na jedną refleksję, z której my sobie też również bardziej świadomie musimy zdawać sprawę w Polsce. To znaczy dzisiaj Zachód jest jedną z ofert, które w globalnej polityce funkcjonują, oczywiście przede wszystkim z plusem amerykańskim. To zmiana fundamentalna polega na tym, że jak kiedyś był konsensus waszyngtoński, no to poszczególne kraje mogły optować za tym, żeby się w niego nie włączać. A warunki i zasady ustalały Stany Zjednoczone i Waszyngton. Dzisiaj ta polityka globalna już jest bardziej wielowymiarowa, bardziej złożona. No to się bierze ze zmiany potencjałów. I ten proces musimy dostrzegać również w tym kontekście, że z perspektywy amerykańskiej, i to dla mnie jest najważniejsza konkluzja, jak gdyby strategiczna ważność, relatywnie oczywiście, Europy, w tym również polskiej relacji, chociażby tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, no, jak gdyby jej relatywna waga spada. I to sobie musimy zdać sprawę, że w tej chwili ta konkurencja globalna, nawet w tym sensie nieważne, tak? Czy, bo też często wpadamy w taki skrajne opinie od tego czasu, że Chiny już pokonały nieodwracalnie Stany Zjednoczone i nowy porządek jest oparty na porządku chińskim, aż po to, że za chwilę Chiny się rozpadną po prostu, bo kryzys ekonomiczny, który tam przychodzi demograficzny, jest taki, że praktycznie już się nie liczą z powrotem. No to są wszystko elementy takich emocjonalnych ocen, ale to się wszystko sprowadza na jedną rzecz. Globalny świat staje się z jednej strony o wiele bardziej współzależny, i o wiele bardziej wielobiegunowy, nie tylko w kontekście trzech czy czterech mocarstw, ale również znaczenia innych krajów, których potencjał ekonomiczny i idący za tym strategiczny rośnie, więc polityka Zachodu, w tym przede wszystkim Waszyngtonu, musi być dużo bardziej zdywersyfikowana i nie budująca swojej pozycji tylko z pozycji siły, ale myśląca również o ofertach, które Zachód i Waszyngton tym poszczególnym graczom ma do zaproponowania. Szanowni Państwo, mam wrażenie, że pozostajecie razem ze mną z poczuciem, że rozwijający się świat i zmieniający się układ sił dostarczy nam jeszcze bardzo, bardzo wielu wątków do kolejnych dyskusji, jak i do kolejnych dwutygodników zagranicznych, bo za dzisiaj Panom bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się już za 2 tygodnie, a dzisiaj miałam przyjemność gościć Bartłomieja Radziejewskiego, Roberta Kuraszkiewicza, Sławomira Majmana, doktora Krzysztofa Zalewskiego. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i zapraszam Państwa na kolejne odcinki, jak i do śledzenia kolejnych materiałów Nowej Konfederacji, a także zapraszam Państwa do naszego wydawnictwa, gdzie dosłownie kilka dni temu ruszyła przedsprzedaż bardzo ciekawej książki, a mianowicie Astropolityk o klasycznej geopolityce w erze kosmicznej. Zachęcam Państwa do odwiedzin, do zakupów i do lektury i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję serdecznie.